Witam Państwa. W tym uroczym zakątku miasta znajduje się pierwsza Aleja Gwiazd w Opolu. Pomysłodawcą, twórcą tej alei jest muzyk, gitarzysta i ówczesny prezes Opolskiego Towarzystwa Jazzowego Tadeusz Pabisiak. Witam Cię. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Kiedy i w jakich okolicznościach doszło do wmurowania pierwszej gwiazdy w tej alei? Pierwszą gwiazdą, którą zaprosiłem tutaj, gdy zrodził się pomysł stworzenia Opolskiej Alei Gwiazd, było to w czerwcu 1997 roku, była Ewa Bem. Wybór nie był przypadkowy, ponieważ Ewa Bem uchodzi, ma opinię pierwszej damy polskiej wokalistyki jazzowej, a w tym zabytkowym budyneczku od początku miał swoją siedzibę Opolskie Towarzystwo Jazzowe. Stąd ukłon w stronę jazzu. I Ewa Bem przyszła na moje zaproszenie. Oczywiście było to w czasie Festiwalu Opolskiego. Uwieczniła dłonie i tak zainaugurowaliśmy Opolską Aleję Gwiazd. Od tego czasu, każdego roku, w czasie Festiwalu Opolskiego, w asyście tłumu dziennikarzy, fotoreporterów i oczywiście publiczności, fanów, największa gwiazda festiwalu uwieczniała dłonie, odciskała dłonie, które są eksponowane następnie w tym murze oporowym obok tego zabytkowego dworku artystycznego. Ale to nie tylko gwiazdy Festiwalu Opolskiego mają tu odciśnięte dłonie, prawda? Tak, jest to unikatowa aleja, ponieważ rzeczywiście poza gwiazdami festiwali opolskich i poza polskimi gwiazdami są również gwiazdy zagraniczne, związane z festiwalami jazzowymi, międzynarodowymi, które przez wiele lat pod firmą Opolskiego Towarzystwa Jazzowego tu się mieszczącego organizowałem. I tak mamy tam m.in. gwiazdę z Izraela, Harold Rubin, mamy Japończyków, którzy znakomity koncert wykonali w rynku opolskim, a drugi koncert im zorganizowałem w ramach festiwalu w Pałacu w Moszny, duo perkusistów japońskich. Jest też Adam Makowicz, który przyjechał, przyleciał z Nowego Jorku, żeby wziąć udział w moim festiwalu, był gwiazdą, miał wspaniały koncert w Filharmonii Opolskiej i w ramach tego festiwalu Jazz Rock Meeting, których to festiwali zorganizowałem w sumie 19, również wykonał koncerty i tu uwiecznił swoje dłonie. To, o czym warto powiedzieć, to to, że to były uroczystości ad hoc, na gorąco, przed oczami kamer, na żywo dochodziło do odciskania tych dłoni, więc wiązały się z tym różne perypetie. Oczywiście, no to jest wyróżnikiem, ale mi się wydaje takim pozytywnym tego miejsca i tej alei, że tutaj odciski dłoni gwiazdy estrady składają na oczach dziennikarzy i wszyscy z niepokojem czekają na efekt tego momentu. Ja wymyśliłem nawet nazwę na tą całą celebrację Press Show z dwóch powodów. Press od pressing, czyli odciskać, a także od prasy, bo tutaj strasznie zawsze przeciskają się między sobą dziennikarze, fotoreporterzy, aby uwiecznić ten moment, ten punkt kulminacyjny, gdy dłonie gwiazdy zanurzają się w specjalnej zaprawie gipsowej. Press show. A drugą imprezą, którą sobie wymyśliłem i która również jest realizowana w tej Opolskiej Alei Gwiazd, jest impreza, którą nazwałem Photocall. To już w odróżnieniu od tej pierwszej nie jest mój pomysł, bo fotokol są to takie wydarzenia, takie sesje fotograficzne, gdzie gwiazdy podczas festiwali, i to na świecie, największych festiwali, gwiazdy estrady i gwiazdy filmowe przyjmują określone pozy. Wywoływane są te gwiazdy przez właśnie tłum dziennikarzy. To są imprezy takie towarzyszące festiwalom, ale na co dzień Opolska Aleja Gwiazd
cieszy się dużym powodzeniem. Jest to atrakcja turystyczna. Przychodzą całe wycieczki, całe grupy, przykładają sobie dłonie, robią zdjęcia, robią filmy. Jest to na pewno ważne, ponieważ w tej alei, w przeciwieństwie do tych innych, w tym również i tej, która powstała 7 lat po mojej w Opolu, w tej alei dłonie są eksponowane na ścianie, a nie w trotuarze, nie depcze się. W ogóle sam fakt, że są to odbite, autentyczne dłonie, prawda, to już niesie takie piętno indywidualności. Tak, to jest bardzo ważne. To jest na tych odciskach widać nawet linie papilarne gwiazd artystów. Także to jest na pewno bardzo ważne. Jest to piętno indywidualności. Nie jest to jakiś anonimowy odlew, gdzie na przykład jak w Opolu nawet nazwisko i imię jest z małych liter pisane. To po których się spaceruje, przychodzą ludzie, zwierzęta często. Tylko to jest właśnie takie indywidualne uhonorowanie każdego artysty. Tak. Czy miałeś jakieś wydarzenia, ekscesy związane z tymi odbiciami dłoni? Bo słyszałam, że na przykład ktoś kiedyś ukradł odciski Edyty Górniak. Oj, było tych wydarzeń sporo faktycznie. Stało się tak, że Edyta Górniak postanowiła odcisnąć swoje dłonie w rękawiczkach gumowych, żeby nie ubrudzić rączek. Stąd tam nie ma linii papilarnych na pewno i te odciski jej są dosyć płytkie, bo ona się krygowała przed tłumem fanów, fotoreporterów, którzy chcieli z nią robić wywiady. No a potem jak przyłożyła, to już zaprawa zdążyła stwardnieć i one są dosyć płytkie i są bez linii papilarnych. Ale to nie przeszkodziło wielkiemu fanowi Edyty Górniak, żeby zakradł się kiedyś nocą i wykuł te tablice. Wykuł ze ściany te tablice i je po prostu ukradł. Duże artykuły na pierwszej stronie Super Ekspresu, wielkie zdjęcie. Wyrwali ręce Edyty Górniak. Artykuł potężny, zaczynający się zdjęciem z pierwszej strony, w środku również zdjęcie, gdzie pokazują na tych fotografiach dziury w ścianie. Zrobił się tak duży szum, że pomimo, że nie powiadamiałem policji, policja przyszła sama, żeby spisać protokół tej kradzieży. Prasa to zaraz opisała. No i co, złodziej się przestraszył? Dokładnie tak. Złodziej się przestraszył, jak przeczytał gdzieś w gazecie i usłyszał w radiu, bo tam dziennikarze uzupełnili informacje o to, że podali, że jemu za to grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Więc nie chciał 2 lata spędzić w więzieniu. Wziął, owinął te odciski w taką folię kubełkową, żeby się tam coś nie stało i podrzucił je w ogródku kawiarni Radiowa. Czy planujesz dalszy ciąg teraz, kiedy jest ta aleja w rynku, czy nadal będziesz tu zapraszał gości festiwalu? Aleja w rynku jest druga w Opolu. Moja była druga w Polsce, pierwsza w Opolu. O ile moja powstała, ją założyłem w 1997 roku, to 7 lat później dopiero, w 2000 roku skorzystano z tego pomysłu i zorganizowano aleję w rynku, ale tam, jak wspomniałem, nie są składane żadne odciski, nie ma linii papilarnych, żadnych takich charakterystycznych, przypisanych gwiazdom znaków. Tam są po prostu płyty z gwiazdą, jedną i tą samą, która jest powielana i imię i nazwisko z małych liter. Sądzę, że tu z tego, co mówisz, wynika, że będziesz kontynuował tę galerię dłoni. Oczywiście. Oczywiście. Jeżeli jest impreza, press show w Opolskiej Alei Gwiazd, to jest tylko i wyłącznie jedna gwiazda, która jest uwieczniana, szczególna, która w danym roku się wyróżniła. I tak było każdego roku. Stąd tu mamy 25 odcisków dłoni. Nie idziemy na żadną masówkę, nie ma takich... ja nawet powiem, że w pierwszych latach ta impreza, press show, odbywająca się w asyście tłumu dziennikarzy i fotoreporterów, była traktowana jak wyróżnienie festiwalowe, jak jedna z nagród festiwalowych. Ja to robiłem, organizowałem wspólnie z biurem prasowym festiwalu.
Ustalaliśmy gwiazdę wspólnie z telewizją, która organizowała festiwal, i ta gwiazda tu była zapraszana i uwieczniana. Ania Popek kiedyś, pamiętam, po jednej z uroczystości tu u mnie w Alei Gwiazd, który też brał udział, ja już poszedłem, emocje opadły, spacerowałem w okolicach ratusza w rynku, otrzymałem telefon od pracownika: szefie, pani Popek tu jest dyrektorem festiwalu w dworku i ma do pana prośbę, żeby pan tu przyszedł. No to wróciłem. Ona mówi do mnie: panie Tadeuszu, mam takie marzenie, chciałam uwiecznić dłonie. Własne. Własne. Ja mówię, i tak się stało. Ja mówię, ale już tu dziennikarze się oczy, a mi nie zależy na tubie. Tu jest z nami nasz fotoreporter z telewizji, jest dyrektor festiwalu, poznałem, jest tam kilka osób przyszło. I tak się stało. I uwieczniła dłonie, mamy to udokumentowane. I dłonie są tu pierwsze z lewej strony. Więc to też jest wyróżnikiem nietypowym. Gwiazda dziennikarstwa, gwiazdy jazzu i gwiazdy muzyki popularnej. W tej naszej alei są. Wspaniała aleja. Bardzo życzę kolejnych ciekawych odcisków i niezwykłych z tym związanych historii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Teatr Eko Studio w Opolu 13 września o godzinie 19.07 otwiera drzwi do 14. zimowego lasu sztuki, czyli Szok. Obrazy, rzeźby, fotografie, instalacje, światło, dźwięk i muzyka. Wyjątkowe czasy, wyjątkowe spotkanie ze sztuką. Dzisiaj tylko w lesie jest bezpiecznie. Las Sztuki pod honorowym patronatem prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego.